Cześć. Cześć, cześć. Wiesz co tam, chciałeś gadać? Tak. O twoim wieczorze kawalerskim. Co masz taką minę? No chyba nie sądziłeś, że się ożenisz bez hucznego wieczoru kawalerskiego, co? Nie, sorry, po prostu ostatnio jestem trochę gdzie indziej, myślami. Ale tak, wieczór kawalerski, już się skupiam, słucham. Słuchaj, pomyślałem, że skoro mam firmę eventową, to zrobimy coś wow. Wiesz, coś takiego jak skok na bungee, impreza w samolocie. News dnia, rozumiesz? Że słyszysz od razu cię wcina, nie? Serio, przepraszam, serio. News dnia, po prostu to mnie wcięło. News dnia, po prostu wczoraj, stary, dostałem takiego newsa, że długo nic go nie przebije. Co, wygrałeś w Totka na loterii? Lepiej. No mów, no mów. Ja i Marta będziemy mieli dziecko. Serio? Serio? Gratuluję, stary. Dzięki. No. Gratuluję! Tak się cieszę. Cicho, bo nie ustaliliśmy z Adamem, czy chcemy o tym mówić. Jeszcze jest za wcześnie. Czekaj, czyli wczoraj, jak Renia to rzuciła przy stoliku, to ty już wiedziałaś? Nie, no co ty? Ja w ogóle nawet nie pomyślałam. No. Nieźle to, Renata, ma intuicję. Tak, ja w ogóle od razu pobiegłam do apteki, kupiłam test, no i dwie kreski. Adam pewnie pęka z radości. O Jezu, tak się cieszę. No to co? Pora wracać do pieluch. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję, kochana. To co, idziemy nakarmić fasolkę? Wiesz co, chyba na razie trzeba nakarmić mamę.